Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie komisji. Cześć. Dzisiaj w porządku obrad mamy dwa punkty. Jeżeli nie usłyszę żadnych uwag do tego porządku, to przechodzimy do punktu pierwszego. Rozpatrzenie w trybie artykułu 151 ustępu 1 regulaminu Sejmu wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy mające na celu zapobieganie niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i jego zwalczanie. KOM 2022-209, wersja ostateczna. Jest z nami pan minister Paweł Lewandowski, reprezentujący Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Panie ministrze, bardzo proszę o przedstawienie motywów państwa podejścia do tej sprawy, bo też no, zdaje się, że nie dostaliśmy do dnia dzisiejszego jeszcze stanowiska rządu w tej sprawie, więc też prosiłbym o wyjaśnienie okoliczności takiego stanu rzeczy. Dla nas to jest kłopotliwa sytuacja, panie ministrze, bo też no, komisja obraduje w pewnych rygorach terminowych prawnych i nie chcąc być złośliwym, ale no, taka sytuacja ona nie powinna się zdarzać tak naprawdę, bo ona nam skraca możliwości podejmowania realnych kroków prawnych. I prosiłbym o tym też pamiętać. Tak? No, ja rozumiem, że są wyjątkowe sytuacje, że się ścierają stanowiska, że są różne okoliczności, no, ale w mojej ocenie za często dochodzi do takiej sytuacji. Ale bardzo proszę, panie ministrze, i prosiłbym też jednak o przedstawienie, kiedy to stanowisko będzie i z jakich powodów ono nie zostało do tej pory nam przesłane, a i to, co może pan powiedzieć na tą chwilę, wobec czego jest konsensus. Dziękuję, panie przewodniczący, wysoka komisja. Oczywiście przepraszam, że jeszcze do tej pory nie złożyliśmy na państwa ręce gotowego stanowiska. Mogę rozmawiać o projekcie, który jest praktycznie uzgodniony i mam nadzieję, że w niedługim czasie zostanie przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. Pozwolę sobie krótko streścić, czego dotyczy przedmiotowy akt. On przede wszystkim dotyczy ustanowienia solidniejszych ram prawnych, które skutecznie zapewniłyby ochronę dzieci, a także ułatwiłyby skoordynowane podejście obejmujące wiele podmiotów zaangażowanych w ochronę i wspieranie dzieci. I to jest wprost wyjęte z intencji, to zdanie jest wprost wyjęte z intencji projektodawców tego rozporządzenia Unii Europejskiej. Natomiast w skrócie, Komisja proponuje regulację, której celem jest ustanowienie ram prawnych w zakresie zapobiegania i zwalczania zjawiska niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w cyberprzestrzeni. I tutaj muszę powiedzieć, że oczywiście polski rząd wspiera wszystkie inicjatywy, które miałyby na celu walkę z niegodziwym traktowaniem dzieci w internecie, zwłaszcza z działaniami, które dotyczą wykorzystywania seksualnego dzieci, zwłaszcza jeśli chodzi o walkę z pedofilią i innymi drastycznymi kwestiami, które w jakikolwiek sposób mogłyby dotyczyć dzieci. Co do intencji samej dyrektywy, samego rozporządzenia, to oczywiście tutaj nie ma żadnego dysonansu. Natomiast co do realizacji proponowanej przez projektodawców realizacji tych założeń, już w tym miejscu pojawiają się pewne wątpliwości. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że rząd zobowiązany jest do przedstawienia stanowiska, ono jest obecnie opracowywane. Okres prac uległ wydłużeniu między innymi ze względu na prowadzone konsultacje publiczne, a także złożoność oraz wagę problematyki, która dotyka praw obywatelskich. Ponadto prowadzone są intensywne prace na forum unijnym, a pozostałe państwa członkowskie w dalszym ciągu zgłaszają uwagi, które również wymagają przeanalizowania. Przedstawiona przez komisję propozycja budzi wątpliwości w obszarze praw człowieka i obywatela, które określone są zarówno w Konstytucji RP, jak i Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Rzeczpospolita Polska zgodnie z artykułem 5 Konstytucji zapewnia wolność i prawa człowieka, a zatem niemożliwe jest poparcie przez rząd wprowadzenia środków, które mogą naruszać prawa człowieka i obywatela. W ocenie ministra cyfryzacji niektóre rozwiązania zaproponowane we wniosku przedstawionym przez komisję mogą naruszać w szczególności prawo do prywatności i tajemnice korespondencji. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że prawdopodobieństwo naruszeń praw obywatelskich zostało zauważone przez
partnerów społecznych podczas konsultacji, a także przez rządy pozostałych państw członkowskich. Minister cyfryzacji nie popiera rozwiązania w zakresie obowiązkowego szacowania ryzyka oraz proponowanych przez Komisję środków mających na celu w opinii autorów rozwiązania minimalizować ryzyko niegodziwego traktowania, w szczególności wprowadzenie systemów moderowania oraz rekomendowania treści, jak również wzmocnienia ich nadzoru nad oferowanymi usługami przez dostawców hostingu oraz usług łączności interpersonalnej. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość skanowania treści przesyłanych komunikatów między użytkownikami. Tego typu rozwiązanie jest nieakceptowalne na gruncie praw zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczpospolitej. Należy podkreślić, że minister cyfryzacji w szczególności sprzeciwia się obowiązku nałożenia właśnie tej możliwości przeglądania całej komunikacji przez pracowników i przedsiębiorców dostarczających im usługi. To jest dodatkowo nałożenie dodatkowych obowiązków na przedsiębiorców, ale to jest drobna sprawa, jeśli spojrzymy na to pod kątem wykonywania uprawnień i obowiązków państwa przez dostarczycieli usług internetowych i jednocześnie możliwość zaglądania do czyjejś korespondencji. Zastosowanie tej technologii wymaga skanowania wiadomości łączności interpersonalnej. W ocenie ministra cyfryzacji stosowanie systemów moderowania treści lub oprogramowania wykrywającego i filtrującego treści oznacza kontrolowanie treści komunikatów przesłanych przez użytkowników. Co jest jeszcze ważne, żeby taką czynność wykonać, należy wiadomości rozszyfrowywać. Czyli jeżeli na przykład ktoś korzysta z szyfrowanych komunikatorów, to automatycznie taka usługa może przestać mieć rację bytu, dlatego że ktoś będzie musiał przesyłać komunikat, rozszyfrowywać go, sprawdzać go. Nawet jeżeli mówimy o robotach, ktoś będzie musiał przeskanowywać, rozszyfrowywać i z powrotem teoretycznie zaszyfrować i przesyłać. Czyli kończy się era end-to-end encryption, czyli wysyłania bezpośredniego między dwoma użytkownikami wiadomości, które gwarantuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Negatywne skutki regulacji zawarte w projekcie zwróciła również uwagę na to Europejska Rada Ochrony Danych i Europejski Inspektor Ochrony Danych. Zgodnie z wydanym przez te organy stanowiskiem istnieje ryzyko, że wniosek może stać się podstawą do ogólnego i masowego skanowania treści praktycznie wszystkich rodzajów komunikatów elektronicznych. Organy te pokreśliły również uniemożliwienie lub zniechęcenie do stosowania właśnie środków szyfrowanej komunikacji. A jednym z celów jest zwiększenie roli szyfrowanej komunikacji, żeby zwiększyć prywatność obywateli. Chociaż wniosek Komisji Europejskiej w obecnym kształcie budzi poważne wątpliwości, minister cyfryzacji pozostaje otwarty na obowiązki związane z zastosowaniem najnowszych technologii przeznaczonych do podejmowania działań z zakresu przedmiotowego projektowanego rozporządzenia, jednakże muszą one gwarantować odpowiedni poziom ochrony praw obywatelskich. W związku z tym odbyliśmy szereg dyskusji w rządzie, także z przedstawicielami innych resortów i przygotowaliśmy już projekt dokumentu, który będzie stanowiskiem rządu, który będzie oczywiście uwzględniał wątpliwości, które tutaj przedstawiłem, jednocześnie pokazując Komisji Europejskiej, że jesteśmy otwarci na kompromisowe rozwiązania, które z jednej strony będą faktycznie walczyły z nadużyciami wobec dzieci, a z drugiej strony nie będą otwierały pewnej puszki Pandory, czyli jakiegoś pierwszego wyłomu, który byłby precedensem do tego, by skanować treści ludzi, które między sobą wysyłają, czy wiadomości, które między sobą wysyłają, co, tak jak powiedziałem na wstępie, mogłoby w istotny sposób ograniczyć ich prawa obywatelskie. Jednocześnie chciałem zwrócić uwagę, że większość treści związanych z nadużyciami wobec dzieci i tak jest wysyłana tak zwanym darknetem, czyli i tak jest zupełnie poza kontrolą kogokolwiek. Natomiast w tak zwanej przestrzeni otwartej dosyć szybko służby obecnie stosowanymi metodami są w stanie ustalić tych, którzy wysyłają takie treści i ustalić przestępców seksualnych i tych, którzy w istotny sposób naruszają prawa dzieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie pośle. Pan poseł Joński jest sprawozdawcą. Bardzo proszę panie pośle. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo. Cieszę się, że usłyszeliśmy, że ministerstwo jest już gotowe i ma projekt ustawy, bo faktycznie niepokoiło od pewnego czasu brak stanowiska rządu i to chcę powiedzieć, że ten projekt
miał się pojawić i mieliśmy na ten temat dyskutować jeszcze na poprzednim posiedzeniu, więc wydawało mi się, że już do tego posiedzenia Sejmu i komisji uda się jednak to stanowisko wypracować. Sprawa jest bardzo poważna i wydaje się, że wszyscy warto, żebyśmy poparli ten projekt. Oczywiście, jeśli chodzi o wszystkie techniczne aspekty, łącznie z poszanowaniem praw człowieka, to oczywiście warto na ten temat dyskutować i oczywiście one muszą być uzgodnione. Natomiast ja rozpocznę może od badania, które zostało przeprowadzone w 2021 roku. I to jest badanie ogólnoświatowe, no ale dotyczy oczywiście również Polski, z której wynika, że więcej niż 1 na 3 respondentów został w dzieciństwie poproszony o zrobienie w sieci czegoś o wyraźnie seksualnym charakterze. A ponad połowa doświadczyła w internecie jakiejś formy niegodziwego traktowania w celach seksualnych. To badanie poraża, tym bardziej, że to badanie pokazuje, że w czasie pandemii to narażenie dzieci na znacznie większą liczbę niechcianych kontaktów w internecie się zwiększyła, więc mamy poważny problem, myślę, w skali świata i Unii Europejskiej, i Komisja Europejska przyjęła strategię 24 lipca 2020 roku na rzecz skutecznej walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych, w której przedstawiono kompleksową reakcję na rosnące zagrożenia, jakim jest właśnie niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, zarówno w internecie, jak i poza nim. Ten projekt zakłada takie 3 rozporządzenia. Pierwsze to jest wprowadzenie jednolitych obowiązków w zakresie oceny i ograniczenia ryzyka oraz nakazu wykrywania, zgłoszenia oraz usuwania treści przedstawionych niegodziwie traktowanych dzieci w celach seksualnych. Te obowiązki będą mieć zastosowanie do właściwych dostawców oferujących usługi na jednolitym rynku cyfrowym, bez względu na to, gdzie znajduje się ich główna siedziba. Po drugie, utworzenie takiego unijnego centrum jako podstawowego koordynatora wdrażania obowiązków nałożonych na dostawców usług online. Do zadań tego unijnego centrum należeć będzie m.in. ułatwienie dostawcom usług dostępu do wiarygodnych technologii wykrywania, udostępnienie wskaźników tworzonych na podstawie przypadków niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie i zweryfikowanie przez sądy lub niezależne organy administracyjne państw członkowskich do celu wykrywania udzielenie na wniosek określonej pomocy w związku z dokonywaniem ocen ryzyka. I trzecie rozporządzenie, określenie zabezpieczeń, które mają zapewnić dostawcy usług online, aby technologie wykorzystywane w celu wykrywania, zgłaszania, usuwania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych zgodnie z nakazem wykrywania w jak najmniejszym stopniu naruszyły prywatność oraz były zgodne z aktualnym stanem techniki w branży, a niezbędne przeglądy przeprowadzane były na zasadzie anonimowości. Natomiast w przypadku wykrycia potencjalnego niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie działania podejmowane byłyby wyłącznie w celach identyfikacji użytkownika. Tak więc przedstawiony projekt ma na celu ustanowienie jasnych i zharmonizowanych ram prawnych w zakresie zapobiegania zjawisk niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych i wydaje się, że jestem przekonany, że oczywiście jest ten wniosek komisji zasługuje na poparcie. Ja, korzystając tylko z okazji zabierania głosu, chciałbym zapytać przedstawiciela ministra, kiedy moglibyśmy się już pochylić nad tym projektem, tak żeby kompleksowo podejść do tego i żeby nie odkładać tego na dużo później, bo wydaje się, że ta sprawa jest pilna rozwiązanie również na terenie Rzeczpospolitej, więc chciałbym zapytać, jednocześnie sugerując komisji poparcie wniosku komisji. Dziękuję. Zaraz przejdziemy do pytań i do dyskusji. Sam po Państwa prezentacji mam kilka pytań, bo rzeczywiście sprawa wydaje się taka niejednoznaczna, znaczy jednoznaczna, jeżeli chodzi o zamysł, ale budzi to pewne wątpliwości, bo nie usłyszeliśmy na razie szczegółów, panie ministrze. Ja nie do, ale to za chwilkę, przepraszam. Jest z nami jeszcze pan dyrektor Piotr Bogacki, dyrektor Zespołu do Spraw Przestępczości wobec Dzieci z Biura Rzecznika Praw Dziecka.
Panie dyrektorze, tam pan jest. Prosiłbym również o pana stanowisko państwa w tej sprawie. Panie przewodniczący, szanowna komisja, szanowni państwo, jeśli chodzi o stanowisko rzecznika, to jak najbardziej Rzecznika Praw Dziecka popiera ten projekt z tego względu, że wszelkie instrumenty prawne, ale też te instytucjonalne formy, co pan poseł tutaj wspomniał, jakie przyświecają temu projektowi, aby wprowadzić, są pożądane. Ja powiem teraz taki przykład, który właśnie niedawno wpłynął z sprawy do biura rzecznika, gdzie małoletnia ma konto na TikToku założone i ktoś wysyła jej zdjęcia nagie innym użytkownikom. Matka małoletniej próbowała skontaktować się z przedstawicielem TikToka. Kilkakrotnie maile wysyła, bez skutku. Też interweniuje rzecznik, więc wskazuje to na problem, że jednak przerzucenie, konieczne jest przerzucenie na tych dostawców, przyjęcie tej odpowiedzialności i skutecznego działania. Dlatego ten projekt jest pożądany i trzeba wprowadzić te prawne instrumenty, ale też techniczne i trzeba rozważyć, gdzie, czy ważniejsze jest to dobro, te dobra prawne, czy interes prywatny, prawda, czy ten interes dobra dziecka, szczególnie tego przy tego rodzaju poważnych przestępstwach i trzeba przygotować takie instrumenty, i które będą skuteczne i efektywne, a nie tylko na papierze. Dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze. Otwieram dyskusję, sam pozwolę sobie zadać też jakieś pytanie. Panie ministrze, ten przykład, który podał pan dyrektor Bogacki, no to oczywiście, no, tak nie powinno być, że małoletnie osoby są narażone na tego typu zaczepki, czy nie wiem, jaka jest intencja, czy jakieś prowokacje, czy nie wiadomo, jak to miałoby się skończyć, oczywiście jak najbardziej. Ale z tych informacji przez państwa przekazanych, ja nie do końca rozumiem, na jakiej zasadzie dalej to miałoby działać, czy nie wiem, jak osoby dorosłe sobie wysyłają jakieś zdjęcia, również takie, tego typu, tak, no ich sprawa, co sobie wysyłają. To co, to ci dostawcy jakichś usług informatycznych też będą mogli w jakiś sposób za pomocą jakiegoś algorytmu mieć dostęp do takich zdjęć, co później będą sobie to oglądać i no, jakby nie bardzo rozumiem, na jakiej zasadzie można oddzielić tą korespondencję małoletnich osób od tej dorosłych osób, no bo generalnie użytkownicy są często dość anonimowi. Jakby trochę więcej jakby informacji jakichś technicznych, panie ministrze, bo ja po prostu nie, ja się na tym oczywiście nie znam, ale no na tyle, ile moje pokolenie zna się na internecie, to wydaje mi się to po prostu bardzo trudne do realizacji, rzeczywiście bez narażenia po prostu wszystkich na to, że dostawcy internetu czy jakieś firmy będą mieć po prostu dostęp do wszystkiego, co o czym rozmawiamy, czy nawet usługach mailowych, tak? Bo nie wiem, jaki jest zakres tych narzędzi ma być. Czy to mają być tylko jakieś komunikatory prywatne, czy to mają być maile, czy jak to ma wyglądać? Zapraszam państwa do zadawania pytań. Nie wiem, czy ktoś chciałby się wypowiedzieć w tej sprawie. Nie. Więc panie ministrze, bardzo proszę taką szerszą odpowiedź. Też tutaj pan poseł Joński miał pytanie. Oczywiście. Dziękuję panie przewodniczący, panie pośle. Zadał pan pytanie, pan poseł Joński zadał pytanie, kiedy będzie stanowisko rządu. Ja uważam, że ono będzie niezwłocznie. Jestem przekonany, że w tym tygodniu się już, że w tym tygodniu już wszystkie resorty, które chciały się wypowiedzieć, już się skończą wypowiadać i będziemy mogli w trybie, mam nadzieję, nie chcę mówić w jakim trybie, no bo przewodniczący komitetu będzie o tym decydował, ale w najszybszym trybie chcielibyśmy w przyszłym tygodniu przyjąć to stanowisko. Zobaczymy, czy to się uda. Bo mówię, najważniejsi interesariusze w mojej ocenie już są porozumieni i inne resorty nie zgłaszały uwag, więc jestem przekonany, że to może pójść szybko. Więc tak, chcę, żeby była jasność, że państwo polskie, rząd polski, minister cyfryzacji, popieramy walkę z nadużyciami wobec dzieci. Tylko musimy też uważać, żebyśmy nie przekroczyli pewnej granicy, która spowoduje, że pod tym pretekstem będziemy mogli naruszać prawa innych obywateli. Tutaj słusznie pan poseł w mojej ocenie zauważył, jak to technicznie miałoby się dziać. Otóż rzeczywiście są roboty, które skanują treści wysyłane między poszczególnymi użytkownikami pod kątem tego,
pod kątem określonych schematów. To mogą być schematy na przykład tekstowe, czyli określone komunikaty wysyłane do między jedną a drugą osobą, które mogą być uznane za szkodliwe. Były na przykład próby szukania tego typu komunikatów, które namawiają do samobójstwa i dosyć łatwo można takie komunikaty zidentyfikować. Przypominam, że kilka lat temu była taka sprawa, że na komunikatorach internetowych pisali ludzie do dzieci kolejne wyzwania im dając, aż w końcu te wyzwania doprowadzały ich do samookaleczania i tak dalej. I też udawało się znaleźć ścieżki, w sensie określone algorytmy, które były w stanie wychwytywać te rzeczy. Przy czym jak to zrobić, żeby oddzielić dorosłych od dzieci? Największym kłamstwem w internecie podobno jest zaznaczenie braketu, że ma się 18 lat. To jest, tak się mówi. Ja uważam, że jest jeszcze jedno większe kłamstwo, o którym wiele osób nie wie. To jest, że mam 13 lat. Otóż, żeby móc korzystać z niektórych serwisów internetowych, trzeba mieć 13 lat, bo żeby zgodzić się na umowę licencyjną, trzeba mieć częściową zdolność do czynności prawnych. W wielu serwisach była to granica 13 lat wyznaczona, w zależności oczywiście od jurysdykcji. I teoretycznie można by było stworzyć taki algorytm, który, jeżeli ktoś uczciwie by zaznaczył, że ma 13 lat, mógłby wyłapywać, że ktoś, kto jest spoza tej puli 13-latków, wysyła jakąś określoną treść, zdjęcie i może powiedzieć, że ono nie spełnia, powiedzmy, jak to się dzisiaj popularnie mówi, standardów społeczności, albo mówiąc wprost, łamie prawo i dokonuje się w ten sposób nadużycia wobec jakiegoś dziecka. Przy czym proszę zwrócić uwagę, że wielu pedofili podaje się za 13-latków, 12-latków, dzieci młodszych niż faktycznie, dzieci jako młodsze dzieci, więc żeby można było takie algorytmy stosować, no, jestem przekonany, że będą programiści, którzy będą umieli znaleźć takie schematy. Niemniej na samym końcu, kiedy komputer, robot, że tak powiem, pokaże treść, która potencjalnie może być uznana za szkodliwa, może się okazać, że będzie musiał człowiek na samym końcu to zweryfikować. Dlatego, że są oczywiście tak zwane odciski palców, fingerprinty określonych na przykład zdjęć w internecie, są znane całe galerie internetowe ze zdjęciami na przykład pedofilskimi, one są wgrane do systemów monitorujących i jak tylko zdjęcie, nawet zmodyfikowane tego typu zdjęcie się znajdzie, to te roboty są w stanie je wychwycić automatycznie. Ale czasami dochodzi do bardzo kuriozalnych pomyłek. Jedna z takich pomyłek miała miejsce niedawno w Stanach Zjednoczonych, kiedy pewien mężczyzna teleporadę poprosił lekarza i wysłał zdjęcie genitaliów swojego syna do tegoż lekarza. Jeden z usługodawców od razu wyłapał, że to jest zdjęcie genitaliów dziecka i w związku z powyższym zatrzymał mu wszystkie usługi. Przyjechała do niego policja, prokuratura. Człowiek musiał się dosyć długo tłumaczyć z tej sytuacji. Ostatecznie prokuratura uznała, że mężczyzna jest niewinien. Natomiast no, usługi mu zablokowano i do dzisiaj mu ich nie odblokowano, jak przeczytałem w internecie. Natomiast oczywiście, no, jeżeli w tę stronę mamy iść, że ktoś przyjdzie, sprawdzi i uzna, że jest w porządku, no to ja nie widzę w tym jakiegoś większego problemu. Niemniej jestem przekonany, że gdybyśmy na masową skalę wprowadzili tego typu działania, no to dokonałoby to całego szeregu nieporozumień i spowodowałoby utratę zaufania także do usługodawców internetowych, no i do działania państwa. Ludzie by prawdopodobnie szukali innych metod komunikacji, niekoniecznie mając złą intencję, po prostu mając poczucie, że te metody są bezpieczniejsze. I w ten sposób dojdziemy do sytuacji, że ludzie masowo będą używać oprogramowania, które jest albo poza jurysdykcją Unii Europejskiej, Polski czy krajów stowarzyszonych, z którymi współpracujemy, albo jest zupełnie, działa w szarej strefie, czyli na przykład tak zwany darknet, prawda? Czyli tam, gdzie większość, a nawet 99% wszelkich działań związanych z przestępczością, nie tylko wobec dzieci, ale w ogóle z przestępczością, poczynając od handlu ludźmi, kończąc na handlu narkotykami, się odbywa, jeśli chodzi oczywiście o użycie internetu. W związku z tym podejście do tego tematu jest bardzo delikatne, ponieważ z jednej strony jest słuszna intencja i nikt z tą intencją nie polemizuje. Z drugiej strony musimy uważać, żebyśmy przy projektowaniu tych przepisów nie przekroczyli pewnej bariery. Tutaj pan rzecznik praw dziecka zwrócił uwagę na
serwis konkretny z imienia wymienił TikTok. Jestem przekonany, że serwisy, które działają na przykład w jurysdykcji naszej, europejskiej i amerykańskiej, ponieważ my współpracujemy z tymi serwisami również, bardzo szybko reagują na wszelkie formy nadużyć i tego typu działania. Natomiast są serwisy, które w naszej jurysdykcji nie funkcjonują. I tutaj się pojawiają problemy, no bo internet jest w jakimś sensie globalny. Jeżeli firma nie ma u nas zarejestrowanej działalności, to mamy bardzo niewielkie możliwości oddziaływania na nią. Mielibyśmy zupełnie odcinać te serwisy, to zaraz by powiedziano, że próbujemy coś cenzurować. Więc tutaj oczywiście zawsze jesteśmy w dialogu, my jako Ministerstwo Cyfryzacji, znaczy jako Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w zakresie cyfryzacji, jesteśmy w dialogu z dostawcami tego typu usług elektronicznych. Natomiast to zawsze jest trudne, ponieważ proszę pamiętać, że w każdej sekundzie w interakcji w tym momencie jest miliardy ludzi, którzy korzystają z tych usług, więc potencjalnie setki milionów różnych podejrzanych, potencjalnie oczywiście podejrzanych interakcji również może się dziać i weryfikacja tego jest bardzo trudna. No i tak jak powiedziałem na wstępie, promujemy wszyscy, także w Unii Europejskiej, korzystanie z komunikatorów szyfrowanych, ponieważ one są bezpieczne, one pozwalają unikać przestępstw. W ogóle łączność szyfrowana przede wszystkim jest ważna dla nas, dla obywateli, żeby być bezpieczniejszymi i nie dać się na przykład różnemu rodzaju phishingowi, smishingowi, innym działaniom podejmowanym w kierunku wyłudzeń czy generalnie przestępczości, czy dezinformacji, czy wojny informacyjnej prowadzonej przez kraje nieprzyjazne Polsce i polskim obywatelom. Więc wprowadzenie tego mechanizmu wydaje mi się bardzo wątpliwe dla realizacji celu, który sobie stawiamy w tej dyrektywie, a z drugiej strony stwarza szereg zagrożeń, których dzisiaj jesteśmy świadomi, ale może się okazać, że jest jeszcze więcej tych zagrożeń, które mogą się w przyszłości okazać i będą wynikały właśnie z tych nadużyć. Inna rzecz jest taka, kto nam zagwarantuje, że tego typu usług pod tym pretekstem dostawcy na przykład nie będą wykorzystywali do profilowania, które jest w Unii Europejskiej zakazane. Dziękuję bardzo. Panie pośle, pan poseł Joński, wiem, że pan się śpieszy, ale chce pan jeszcze coś tutaj wspomnieć? Króciutko, no rozumiem, że się zgadzamy co do intencji samego dokumentu, natomiast diabeł tkwi w szczegółach, więc myślę, że będziemy mogli szerzej porozmawiać, jak ten projekt się pojawi, tak żeby faktycznie wszyscy poczuli się z jednej strony bezpiecznie, ale z drugiej strony, żeby próbować jednak ten problem rozwiązać, bo wiemy doskonale, że on funkcjonuje i no, przybiera na sile, więc trzeba znaleźć wspólnie rozwiązanie, więc poczekałbym do tego projektu, natomiast co do intencji oczywiście warto tę dyrektywę poprzeć. Dziękuję. Ja mam jeszcze szereg pytań, ale myślę, że zostawię je na następny raz, kiedy już państwo będziecie ze stanowiskiem rządu w tej sprawie, ale sprawa wydaje się rzeczywiście, w mojej ocenie z tego co słyszę, no nie taka jednoznaczna. Intencje są wiadome, dobre, ale trzeba tutaj bardzo uważać. Dalej nie do końca, no dalej nie rozumiem, jak miałoby to funkcjonować. I myślę, że też z uwagi na tą kolizję różnych wartości, to poprosimy też o obecność kogoś z Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby też się odniósł w tej sprawie, bo zakładam, że uczestniczył w tych konsultacjach. Pani poseł Beata Mateusiak-Pielucha. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mnie jeszcze w tym projekcie zaniepokoiła jedna sprawa, czyli tworzenie nowej, centralnej, unijnej instytucji. Te instytucje unijne odbierające po kolei kompetencje rządowe poszczególnym państwom członkowskim rozrastają się, przypisują sobie niekiedy więcej praw niż wynikałoby to z traktatów i ja bym była bardzo ostrożna w rozrastaniu się tej centralnej biurokracji unijnej, która nie pozostaje pod kontrolą jak gdyby państw członkowskich, a jedynie Komisji Europejskiej. Także ja tutaj proszę też rząd żeby i naszą komisję, żeby na ten aspekt sprawy też zwrócić uwagę. No tak, to też racja. Dlaczego nie można tych rzeczy prowadzić na
Radzie Europejskiej ministrów. Myślę, że państwa członkowskie są wyposażone w kodeksy karne i aparaty ścigania dostatecznie są umocowane, żeby same sobie poradzić bez kolejnej instytucji biurokratycznej, która i ze względu na koszty i na kompetencje wydaje mi się zupełnie niepotrzebna. Proszę, panie ministrze. Również wszystkie resorty, które brały udział tutaj aktywnie w konsultacjach, zwróciły uwagę na ten aspekt i my tutaj będziemy starać się wypracować stanowisko, które jeżeli taka instytucja miałaby powstać, żeby nie odbierała kompetencji Europolowi, zwłaszcza w ściganiu, żeby nie zastępowała Europolu, żeby nie ingerowała w nasze oczywiście uprawnienia jako państw członkowskich i co najwyżej miała aspekt koordynacyjno wspierający, jeśli takie obowiązki, które są tutaj zapisane, miały być wprowadzone na przedsiębiorców, no to zakładamy, że ta instytucja miałaby ewentualnie wspierać ich w wykonywaniu tych obowiązków, ale nie zastępować jurysdykcyjnie ani Europolu, ani państw członkowskich. Także tutaj wydaje mi się, że jesteśmy zgodni w tych intencjach. Nie słyszę, aby ktoś jeszcze zgłaszał się do głosu, więc bardzo dziękuję, panie ministrze, dziękuję, panie dyrektorze i zamykam ten punkt. Punkt drugi porządku obrad. Rozpatrzenie w trybie artykułu 151 ustępu 1 regulaminu. A przepraszam, jeszcze musimy wypowiedzieć. Co? Tak, szanowni państwo, wrócimy do rozpatrzenia tego punktu pierwszego po otrzymaniu stanowiska rządu, w związku z czym proponuję przyjąć następującą konkluzję. Stwierdzam, że komisja rozpatrzyła w trybie artykułu 151 ustępu 1 regulaminu Sejmu dokumentu sygnaturze KON 2022-209 wersja ostateczna. Komisja powróci do dokumentu po otrzymaniu projektu stanowiska rządu RP. Dziękuję bardzo i teraz zamykam punkt pierwszy, punkt drugi. Rozpatrzenie w trybie artykułu 151 ustępu 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem artykułu 3 ustępu 2 ustawy z dnia 8 października 2010 roku komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Cyfrowa dekada dla dzieci i młodzieży. Nowa europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci BIG Plus. KON 2022-212 wersja ostateczna i odnoszącego się do niego stanowiska rządu. O to stanowisko poproszę panią minister Marzenę Machalkę. Bardzo proszę, pani minister. Dziękuję. Dziękuję, panie przewodniczący, wysoka komisjo. Komunikat Komisji Europejskiej, cyfrowa dekada dla dzieci i młodzieży, nowa europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci określa plan działań na rzecz bezpiecznego, chronionego i godnego zaufania środowiska cyfrowego dla dzieci. Komunikat dotyczy nowej strategii w tym obszarze, która ma zastąpić obecnie funkcjonującą. Nie będę szczegółowo jej omawiać, państwo dostali tę strategię, natomiast zwrócę uwagę na najważniejsze kwestie, że opierając się na podstawach strategii z 2012 roku, w strategii BIG Plus, szczególną uwagę zwrócono na możliwości i ryzyko związane z internetem dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji. W ramach działań zaplanowanych w obecnej strategii wszystkie dzieci mają być lepiej przygotowane do funkcjonowania w internecie, a ich doświadczenia mają być bardziej dostosowane do wieku. I tutaj w ramach tej nowej, zmodyfikowanej europejskiej strategii na rzecz lepszego internetu dla dzieci określono działania szczegółowo, czy takie rekomendacje w trzech filarach. Pierwszy filar to bezpieczne doświadczenie cyfrowe mające na celu ochronę dzieci przed szkodliwymi, nielegalnymi internetowymi treściami, zachowaniem, kontaktami i ryzykiem dla konsumentów oraz poprawę ich dobrostanu w internecie dzięki bezpiecznemu, dostosowanemu do wieku środowisku cyfrowemu, stworzonemu w sposób najlepiej uwzględniający dobro dzieci. Drugi filar, wzmocnienie pozycji cyfrowej, tak to jest określone, tak aby dzieci nabyły umiejętności, kompetencje niezbędne do dokonywania właściwych wyborów, wyrażania opinii w środowisku w internetowym sposób bezpieczny i odpowiedzialny. I trzeci filar to aktywne uczestnictwo, szanowanie dzieci przez zapewnienie im prawa głosu w środowisku cyfrowym przy większej liczbie działań skierowanych przez dzieci z myślą o wspieraniu innowacyjnych i kreatywnych
bezpiecznych doświadczeń cyfrowych i projekt stanowiska rządu został przygotowany do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich. W ramach konsultacji przesłano do Ministerstwa Sprawiedliwości, pełnomocnika rządu do spraw polityki młodzieżowej oraz do cyfryzacji w KPRM, Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych. I uwagi zostały tylko przekazane przez cyfryzację, rozpatrzone i zaproponował rząd stanowisko następującej treści. I przedstawiam teraz stanowisko. Rząd z zainteresowaniem zapoznał się z komunikatem komisji i przyjmuje do wiadomości założenia i cele, jakie przyświecają wyżej wymienionej inicjatywie. Są one w większości zbieżne z założeniami i celami działań realizowanych lub zaplanowanych do realizacji przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w zakresie działań na rzecz nabywania przez dzieci i młodzież w ramach systemu oświaty umiejętności cyfrowych, poprawy umiejętności cyfrowych kadry szkolnej, poprawy infrastruktury cyfrowej i instytucji edukacyjnej. I to co ważne, rząd zastrzega jednak, że wskazane w strategii działania będą realizowane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, szczególnie w zakresie wychowania i edukacji, w tym dostępu do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zwraca w szczególności uwagę, że założenie, iż dzieci powinny mieć dostęp w internecie do obiektywnych, dostosowanych do wieku informacji na temat płci metrykalnej i płci społeczno-kulturowej, stanowi istotne ryzyko naruszenia konstytucyjnego obowiązku ochrony dzieci przed demoralizacją oraz prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami. I ostatecznym wnioskiem, to tu chciałam zakomunikować, że komunikat Komisji w sprawie nowej europejskiej strategii na rzecz lepszego internetu dla dzieci Big Plus ukazuje działania na poziomie Unii Europejskiej i poziomie krajowym. Osiągnięcie wymienionych przez Komisję celów powinno być realizowane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, w szczególności w zakresie wychowania i edukacji, w tym dostępu do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dla dzieci i młodzieży. Ja chciałam tutaj z uzasadnienia tego stanowiska dotyczącego filarów i realizowania tych filarów przez rząd, to chciałabym zwrócić uwagę na następujące kwestie, że obecnie działania rządu, w tym ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw informatyzacji w obszarze szeroko rozumianej cyfryzacji procesu kształcenia, koncentrują się na trzech głównych obszarach. Pierwszym to jest podnoszenie umiejętności, kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, drugim dostarczanie bezpłatnych cyfrowych materiałów i narzędzi, a trzecim wsparcie organów prowadzących w doposażeniu w niezbędny sprzęt do prawidłowej realizacji procesu kształcenia, w tym wykluczenia cyfrowego. I warto stwierdzić, że ministerstwo współpracuje z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w realizacji tego działania i w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wszystkie szkoły w Polsce otrzymały możliwość bezpłatnego korzystania z usług dostępu do bezpiecznego internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 MB wraz z dostępem do cyfrowych treści edukacyjnych. I to jest bardzo istotne i to, co, na co chciałabym zwrócić uwagę, że my oczywiście zmieniliśmy w bardzo istotny sposób podstawę programową, która w sposób zupełnie inny, bardziej nowoczesny kształci dzieci już informatycznie, uczy programowania. I to jest zupełnie nowa jakość i Polska jest pierwszym krajem w Europie, który wprowadził tak powszechne kształcenie informatyczne. Wiedza i umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych pozyskane na etapie edukacji formalnej stanowią podstawę do dalszego rozwijania umiejętności informatycznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz nabywania kompetencji funkcjonalnych, czyli kompetencji cyfrowych potrzebnych już w przemyśle 4.0. Pierwsi absolwenci szkół ponadpodstawowych trafią na uczelnię po roku 2023. Bardzo ważnym w tym filarze kolejną
kwestią tu w filarze drugim jest nauczenie całego społeczeństwa zasad bezpiecznego korzystania z niego. Pokolenie 35+ jest świadkiem rozwoju wielu technologii, korzysta z nich, jednak ze względu na stały rozwój technologii tutaj należy bardzo zwracać uwagę, by nie doszło do wykluczenia i trzeba cały czas stwarzać możliwości rozwijania i aktualizowania kompetencji i dlatego ważne, by w strategii to uwzględniamy, wyposażać w kompetencje nauczycieli i edukatorów. I tutaj mamy też taką uwagę w ramach przyjętego stanowiska, który, jak słyszeliście Państwo, jest co do zasady pozytywne, co do tej strategii. Jeśli komisja ma wspierać monitorowanie wpływu transformacji cyfrowej na dobrostan dzieci, a państwa członkowskie mają monitorować to zjawisko, to warto byłoby opracować wspólną metodologię monitorowania. I co do filaru trzeciego, partycypację dzieci w przedsięwzięciach, też w zakresie cyfryzacji dzieci i młodzieży, w przedsięwzięciach rządu, ale też pewnie i samorządów. W tym zakresie szeroko rozumianej cyfryzacji zapewniamy to przez Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem, która jest organem opiniodawczo-doradczym przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Kolejna kwestia, przy ministrze edukacji działa Rada do Spraw Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej i właśnie do niej też należy wyrażanie opinii. I odnosząc się do działań Komisji Europejskiej, warto wskazać, że przydatnym byłoby przygotowanie rozwiązania opracowania minimalnego zakresu umiejętności obywatelskich niezbędnych do funkcjonowania bezpiecznego podmiotowego środowisku cyfrowym. Ono się tak szybko rozwija, że kształcenie kompetencji jest bardzo ważne i dzieci, i chociaż one nabywają je bardzo szybko i bardzo sprawnie, biorąc pod uwagę i podstawę programową, i nasze działania. Więc tutaj bardzo ważne jest skierowanie działań do ludzi dorosłych. I teraz konsultacje z partnerami. Strategia jest aktem, nie jest aktem wiążącym, więc tutaj z innymi partnerami nie było, były pominięte. Innymi słowy, przyjmujemy i przedstawiamy pozytywne stanowisko rządu z zastrzeżeniem co do podmiotowości naszego systemu edukacji i procesu wychowania i treści wychowania. Dziękuję. Dziękuję pani minister. Posłem sprawozdawcą jest pan poseł Czerniak. Bardzo proszę, panie pośle. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, wysoka komisja, pani minister. Pozwolę sobie przedstawić stanowisko w sprawie właśnie tego komunikatu Komisji Europejskiej. Cyfrowa dekada dla dzieci i młodzieży, nowa europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci, Big Pluscom 2022-212, przepraszam, wersja ostateczna. Omawiany komunikat Komisji Europejskiej, pomimo tego, że nie jest aktem wiążącym prawnie, jest bardzo istotny z punktu widzenia i sytuacji, która się dzisiaj dzieje w kontekście bezpieczeństwa dzieci, szczególnie w cyberprzestrzeni. Poruszana kwestia jest w obecnych czasach nadzwyczaj ważna, ponieważ dostęp do internetu i szeroko rozumianej cyberprzestrzeni z każdym rokiem jest coraz większy i coraz łatwiejszy. I obejmuje ona właśnie wszystkie grupy wiekowe, w tym również, co szczególnie zostało podkreślone, dzieci. Warto również podkreślić, że dotychczasowa strategia, która obowiązywała, ta strategia była z roku 2012, nie spełniała już oczekiwań i nie nadążyła nad tymi zmianami. A właśnie zaproponowana strategia opiera się na trzech filarach, które to filary zostały omówione przez panią minister. Warto podkreślić, że każdy z tych filarów zwraca uwagę na inne aspekty konieczne właśnie do zabezpieczenia bezpieczeństwa tego cyfrowego, jak również do wykorzystania lepszych możliwości i szans, które daje dzisiaj internet. Można powiedzieć, proszę państwa, tak, wysoka komisja, że dzisiaj ta wojna informacyjna, ogrom fake newsów, rzesze niestety oszustów internetowych, a szczególnie w tym przestępców seksualnych, jak również fale hejtu, są przede wszystkim zagrożeniem dla dzieci, ale i dla każdego z użytkowników internetu, w tym i osób dorosłych. Omawiany dokument jest pozytywnie oceniony przez rząd, co zostało zawarte w stanowisku rządu przedstawionym przez panią minister.
Ja osobiście nie zgodziłbym się z jednym stwierdzeniem, że kwestia demoralizująca, to chodziło, jeżeli pani minister właśnie przedstawiała stanowisko rządu, chodziło między innymi o edukację seksualną. Dla mnie edukacja seksualna nie jest zagrożeniem dla dzieci, jest rozwijaniem wiedzy i wtedy jest moim zdaniem łatwiej odróżnić oszustów od różnych sytuacji, ale w tym punkcie różnimy się, natomiast co do zasady, co do stwierdzenia, stanowisko rządu jest pozytywne i proponuję poparcie ze strony komisji tego stanowiska rządu. Dziękuję. Dziękuję panie pośle. Otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać głos? Pani poseł Mateusza Kwilucha. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja tylko chciałam tutaj na inny aspekt jako wieloletni samorządowiec zwrócić uwagę, że naprawdę nasze szkoły są świetnie wyposażone w prawie każdych i podstawówkach i szkołach średnich. Są sale informatyczne. W większości szkół średnich są klasy profilowane informatyczne. Sprzęt jest sukcesywnie przy udziale samorządów i programów rządowych wymieniany, więc nasze dzieciaki, to co zwróciła też, na co zwróciła uwagę pani minister, w stosunku do wielu innych krajów europejskich, ja nie mówię, że wszystkich, ale wielu, są lepiej wyedukowane informatycznie i naprawdę możemy być dumni, bo te programy i ta nauka posługiwania się internetem od wielu dekad i przez samorządy i kolejne rządy jest rozwijana. Także tutaj pod tym względem chyba się wszyscy zgodzimy, że możemy być przykładem. Pan poseł Zawiślak i pan dyrektor Bogucki, zdaje się, też się zgłasza. I ja chciałem powiedzieć tak, jako osoba, która wchodziła w edukację nie w czasie cyfryzacji i funkcjonowania internetu, oczywiście jestem za tym, żeby korzystać z nowoczesnych możliwości rozwoju. Oczywiście pamiętam pierwszy punkt naszego dzisiejszego posiedzenia, który jawi się też zagrożeniem także w stosunku do dzieci, które zachęcone do używania internetu, cały czas siedzące w smartfonach, no nie funkcjonują w bezpiecznym świecie, ale także odchodzą od tego tradycyjnego modelu wychowania, gdzie jest bezpośredni kontakt z nauczycielem, bezpośredni kontakt z uczniem, kolegą, koleżanką, co jest chyba wielką wartością w kontekście, no chyba, na pewno jest wielką wartością w kontekście edukacji w szkołach. Polskie szkolnictwo, tak jak pani poseł zauważyła, jest dobrze, bardzo dobrze wyposażone w te elementy nowoczesne. Za to na ręce pani minister chciałbym ministerstwu podziękować, wszystkim tym, którzy o to zadbali. Faktycznie trzeba uczyć młodzieży programowania i innych tych elementów, które są istotne także dla rozwoju naszej gospodarki. No ale mam pytanie do pani minister, czy taka cyfryzacja nie zmierza także w takim kierunku, oczywiście w wizji zaprezentowanej przez Unię Europejską, że być może w przyszłości będą dzieci siedziały w domach i będzie proces edukacyjny prowadzony przez tylko i wyłącznie komputer, tak, za pomocą programów i wtedy będzie taka sytuacja, że myślę inne wartości wychowania dziecka, nauczenia dziecka poprzez kontakt, tak jak mówiłem wcześniej, z nauczycielem, z koleżankami, kolegami nam ucieknie. Wtedy, gdyby tak było, uważam, że edukacja się cofnie do tyłu, a nie pójdzie do przodu. W związku z tym takie pytanie, czy nie ma tutaj takiego zagrożenia, że zamysły Unii Europejskiej zmierzają w takim oto kierunku, żeby później rozbić system edukacyjny, posadzić dzieci tylko w szkołach, na komputerach czy na smartfonach i z daleka je uczyć. Mamy przykłady, jakie były efekty, zresztą żałosne takiej edukacji. Nie winię tutaj, broń Boże, ani ministerstwa, ani dyrektorów szkół, ani nauczycieli. Natomiast z niedalekiej przyszłości widzieliśmy, jak to się kończyło. W związku z tym pytanie, czy pani minister nie widzi takiego zagrożenia, że zamysły Unii Europejskiej są takie, że później zmienić system edukacji w Unii Europejskiej w ten właśnie niekorzystny sposób, ale także w Polsce. Dziękuję. Pan dyrektor. Panie przewodniczący, szanowna komisja, szanowni państwo, ja też chciałbym się taką refleksją podzielić, no, w oparciu o sprawy, jakie wpływają do mojego zespołu i te dotyczące tych przestępczości w cyberprzestrzeni, zapoznając się z tym projektem, tym niejako takim kompasem cyfrowym, który wyznacza ten
taki rozwój tej transformacji cyfrowej i to, co pani poseł wspomniała tutaj, żeby wykorzystać ten sprzęt, który jest w szkołach. I mnie się pojawia taki pomysł, żeby właśnie skupić się, realizując później te postanowienia tego projektu, skupić się na tej kulturze, jak to mówię, surfowania, czy to właśnie jak wykorzystywać mają dzieci ten internet, ale uczyć ich przed zagrożeniami. Jest naprawdę fala hejtu i prześladowań między młodzieżą, wykorzystują różnego rodzaju serwisy i tych też również wśród nastoletnich ryzykownych zachowań. Tu powinno się edukować i tą młodzież i zacząć od tych szkół i to nie wiem, może właśnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Edukacji, ale też i tu Biura Rzecznika projekt stworzyć, który właśnie taki cyfrowy, wykorzystać ten 5G, nawet ten internet, te wszystkie zasoby jakie są, stworzyć z pedagogami, psychologami, którzy zajmują się internetem, takie programy edukacyjne, które właśnie te obszary będą wskazywały, żeby realizować te właśnie postanowienia tego projektu. Dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze. Pani minister, czy zechce pani odpowiedzieć na pytanie? Proszę. Tak, oczywiście panie przewodniczący, szanowni państwo, bardzo chętnie odniosę się do uwag, bo na pytanie takie musimy antycypować i przewidywać przyszłość, która jest nie do przewidzenia, dlatego że 40-50% dzieci, które są teraz w szkołach, będą uczyć się w zawodach, których nie ma, a dorośli ludzie, takie są badania, przewidywania, a ludzie dorośli będą musieli kilkakrotnie zmieniać swoje zawody w związku z postępem, z technologiami 4.0, więc postęp cywilizacyjny niesie wielkie dobrodziejstwo, ale jak zawsze też wielkie zagrożenia i świadomość tych zagrożeń no, musi przyświecać ludziom dorosłym, którzy często gorzej radzą sobie w świecie cyfrowym niż dzieci. Mamy zetknięcie dwóch światów. Dzieci, które można powiedzieć potrafią tym się posługiwać tak sprawnie, tak świetnie, że ludzie dorośli mogą nie być nawet dla nich i nie są często autorytetem, stąd by się nie rozmyły te dwa światy w sensie takim najważniejszym przekazywania wartości, mówienia o zagrożeniach, wychowania, by się nie okazało, że te pokolenia nie mogą ze sobą się już komunikować. Bardzo ważny jest nacisk na kształcenie dorosłych i nauczycieli, bo tylko dobrze przeszkoleni i funkcjonujący nauczyciele w świecie internetowym, znających zagrożenia, a ostatnio 100 tysięcy nauczycieli szkolimy i wcześniej też szkoliliśmy nauczycieli 1-3, to jest gwarancja, tutaj mi pan jeszcze, no, teraz 100 tysięcy, przedtem 200 tysięcy, więc umiejętność korzystania, ale to nie tylko chodzi o techniczne korzystanie, ale świadomość w ogóle czym jest internet, czym są treści, czym są informacje i gdzie są zagrożenia, jest bardzo ważne, by ludzie dorośli na tym nadążyli i mogli chronić dzieci i wiedzieć, jak chronić dzieci przed tymi zagrożeniami. I na tym jest rzeczywiście polega wielkie niebezpieczeństwo. Natomiast przed nowymi technologiami nie uciekniemy. My sami musimy się zastanowić, jak myśmy się zmienili. Już coraz częściej mówimy o dzieciach, a tak naprawdę sami często jesteśmy ze sobą, siedząc w telefonach, bo już bycie w relacji z telefonem bywa czasem bardziej komfortowe niż bycie w relacji z drugim człowiekiem i to jest rzeczywiście wielkie zagrożenie zarówno, ja na to zwracam uwagę, tu pani poseł Beata kiwa głową, zwracam uwagę, byśmy wszyscy pokazywali też pewną kulturę bycia ze sobą i pokazywali, że ponieważ cały ten system informatyczny, system cyfrowy, system wszystkich mediów społecznościowych jest tak skonstruowany, jest bardzo mocno uzależniający, więc mamy kolejne wyzwanie, na przykład zespół FOMO, to jest zespół uzależnienia od internetu i bycia ciągle online, że bycie z drugim człowiekiem zaczyna być kłopotliwe, męczące, nie daje tyle emocji i satysfakcji, że się od tego ucieka. To są wszystko zagrożenia, o którym my wiemy, zdajemy sobie sprawę i musimy też w takim kierunku szkolić nauczycieli i wiedzieć, że dzisiaj uzależnienia bywają i problemy psychiczne i w kontakcie, w relacji. Mamy przecież bardzo dużo orzeczeń
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które pokazują, że to są zaburzenia w funkcjonowaniu, w relacyjności, w odczuwaniu emocji innych. To są zagrożenia wynikające z tego rozwoju świata cyfrowego, który jest z jednej strony bardzo przydatny, pomaga, a z drugiej strony jest wielkim zagrożeniem, musimy sobie z tego dawać wszyscy sprawę. Na pewno my mamy świadomość, myślę, że nikt tutaj na sali nie powiedziałby tutaj na komisji, na posiedzeniu komisji, że coś może zastąpić tak deklaratywnie relację z drugim człowiekiem, która bywa trudniejsza niż relacja w internecie, więc tu musimy mieć tę świadomość i tak mocno kształtować postawy dzieci i młodzieży. Dlatego też my mamy tę świadomość, są do szkół od 1 września trafiło 520 milionów na dodatkowe zatrudnienie specjalistów, między innymi w dziedzinie, bo to nie tylko jest kwestia przy internecie mówienia, jak korzystać sprawnie z technologii, ale jak radzić sobie z emocjami, z relacjami w tym świecie, który jest dużo trudniejszy i pod tym względem. Natomiast jeśli chodzi o przyszłość, no to ja tej przyszłości, tak jak inni, nie przewidzę, bo ona jest nieprzewidywalna. Natomiast życzę sobie i myślę, że w tym kierunku idziemy, że cyfryzacja ma służyć, a nie ma zastępować relacji z drugim człowiekiem, bo może bardzo być pomocna w takim zindywidualizowanym kształceniu, spersonifikowanym kształceniu, kształceniu każdego dziecka i każdego ucznia, jeśli do tego wszystkie strony tego procesu są dobrze przygotowane, więc na pewno kierunek, który my wszyscy chcemy obrać jako dorośli, jest taki, by szkoła była bardzo nowoczesna, ale szkoła była relacyjna i przygotowała też do relacji w życiu zawodowym i w życiu rodzinnym. Odnosząc się do tego aspektu wychowania i przygotowania do ról społecznych, to my mamy bardzo dobry program wychowania do życia w rodzinie i ten program ma też aspekt wychowania seksualnego, ale nie wyodrębnionego z szerszego funkcjonowania społecznego i naprawdę mamy świadomość, że wiedza, ale nie instruktaż obsługi, tylko wiedza, świadomość, ale w takim kontekście wartości jest bardzo ważna i oczywiście jako Ministerstwo Edukacji bardzo o to dbamy. 1 mld zł w czasie pandemii w cyfryzację, kolejny 1 mld w nowoczesne technologie laboratoria przyszłości, kolejne przygotowane duże środki i planowane na unowocześnienie tego, bo to się bardzo szybko zmienia, są w naszych planach, ale nie dbujemy tego, co najważniejsze, czyli dobrej wiedzy i relacyjności, budowania pełnej osobowości człowieka. To jest dla nas bardzo ważny aspekt i to jest na inną, jeszcze szerszą dyskusję. Stanowisko rządu jest dosyć proste, klarowne i wydaje się niebudzące kontrowersji. Dziękuję pani minister. Ja też mam nadzieję, że unikniemy tych sytuacji, które są w niektórych państwach, jak na przykład w Japonii, gdzie rzeczywiście ludzie na przykład randkują ze sztuczną inteligencją. Jakkolwiek wydaje się to wszystko szalone, ale rzeczywiście przekraczamy gdzieś czasami granice tego uzależnienia od nowych technologii. Panie przewodniczący, bardzo. Ale to już są fakty, no że tak, to są ludzie fakty, jak tak. się spotykają, to siedzą naprzeciwko siebie i nie potrafią rozmawiać, tylko SMS-ują do siebie. I to są tak. już fakty, to już nie są anegdoty. Obozy więc, bez telefonów prawda? Komórkowych tak w Stanach tak. Zjednoczonych. Tak. Zresztą może w Polsce też. Także to już chyba się dało. Powoli zaczyna dziać. Tak, nigdy nie wiemy. To... Tak. Bardzo dziękuję pani minister. Nie słyszę więcej zgłoszeń do zabrania głosu, więc wszystkim państwu bardzo dziękuję za tę dyskusję i proponuję przyjąć następującą konkluzję, że komisja przyjęła do wiadomości informacji rządu na temat dokumentu sygnaturze KON 2022-212 i odnoszącego się do niego stanowiska rządu. Sprzeciwu nie słyszę, w związku z czym zamykam rozpatrywanie punktu drugiego, ostatniego na tym posiedzeniu. Dziękuję bardzo.